Cześć, hej, witajcie z mojego pokoju na Waszym, naszym kanale. Dziękuję, że już od wielu lat razem zmierzamy do nieba. Dziękuję za Wasze komentarze. Za Wasze dobre słowo, za wspólną modlitwę o godzinie 7 rano, za te kciuki, które zostawiacie pod filmami. Od razu też proszę, aby także pod tym zostawić, wskazując tym kciukiem w stronę nieba. Dziękuję Wam wszystkim, którzy tu trafiliście, być może przypadkowo, być może, no właśnie, celowo. Dziś Wielki Piątek i jak to Wielki Piątek, zazwyczaj mamy bardzo dużo różnych obowiązków, żeby przygotować się do świąt. Zmartwychwstania Chrystusa. Byłem, słuchajcie, dzisiaj w piekarni. Niesamowite wydarzenie. A tak poważnie rzeczywiście. Byłem kupić chleb i spotkałem w piekarni pana w podeszłym wieku. 89-letniego. Który mnie zaczepił i opowiedział mi taką historię. Ma 89 lat. Jest już sam. Przeżył drugą wojnę światową i mówi, że to co, to co widział w czasie wojny i to, że ją przeżył jest cudem, ponieważ... Został w czasie wojny jako chłopak schwytany przez Niemców, którzy chcieli go rozstrzelać, i życie mu ocalił. Wielki pies, którego karmił jako, no, nie jego psa, ale takiego, który się gdzieś tam przybłąkał i, prawda, przychodził do niego jako do małego chłopca po jedzenie. I ten pies, którego on karmił, ten bezdomny pies, rzucił się na tego Niemca, wytrącił mu karabin i w ten sposób ten chłopak. Dziś już ten pan, 89-letni, przeżył. Mówi mi ten pan dalej tak. Dziękuję Bogu za życie, dziękuję, że żyje. Życie jest piękne. Ludzie teraz tego nie doceniają, i dlatego być może stracą wszystko. Ludzie żyją w chaosie. I to rzeczywiście mnie natchnęło do takiego takiej refleksji, że faktycznie żyjemy dzisiaj w chaosie. Tak przeglądam sobie czasami YouTube, tak jak pewnie i wy. Różnego rodzaju kanały chrześcijańskie, katolickie, religijne, mnóstwo jest teraz tego. I, są, i no, pojawiają się takie treści, które są bardzo nośne. Zazwyczaj są to jakieś treści dotyczące objawień, jakichś tajemnic, prawda, tajemnic fatimskich, tajemnic tajemniczych, że tak powiem. Bardzo często są to fejkowe wiadomości, czyli nieprawdziwe, fałszywe, zmanipulowane, pseudoobjawienia i widzę że ale bo widzę że jest to oglądane i tak się zastanawiam dlaczego ludzie tak chętnie oglądają treści, słuchają materiałów, które nie są właściwie udowodnione. Nie ma tam w tych różnych pseudoobjawieniach właśnie jakiś Nowych treściach związanych na przykład z tajemnicami fatimskimi. Tam się nikt nie powołuje na żadne źródła, tylko pokazuje jakieś filmy, i to właściwie filmy, że tak powiem, czy znaczy materiały, wideo z filmów fabularnych poświęconych fatimie i opowiada jakąś swoją wersję na przykład trzeciej tajemnicy fatimskiej. Niektórzy mówią na przykład, że też jest czwarta. I tak się zastanawiam, no ci ludzie przecież. Oni dokładnie wiedzą, że to wszystko wymyślają, że tego nie ma w źródłach. Na pewno muszą to wiedzieć. I teraz co z tym zrobić? Dajemy się czasami łatwo oszukiwać. Mamy dzisiaj Wielki Piątek. Zobaczcie, że Jezus padł ofiarą Judasza, który chodził z Jezusem 3 lata, który widział jego cuda, no ale ostatecznie zdecydował. I prawdopodobnie ta ostateczna decyzja Judasza o tym, żeby zdradzić Mistrza z Nazaretu, zapadła tuż przed ostatnią wieczerzą, tuż przed ustanowieniem sakramentu eucharystii i kapłaństwa. Judasz, jak zapisał Święty Jan Ewangelista, wychodzi z sali, gdzie była ostatnia wieczerza, a na zewnątrz była noc. To dokładny cytat z Ewangelii według Świętego Jana. I mamy w komentarzach, co oznacza to, że kiedy Judasz wyszedł z ostatniej wieczerzy na zewnątrz była noc. Noc symbolizowała obecność diabła, szatana, który jakoś specjalnie nie musiał Judasza zwodzić, po prostu wykorzystał jego słabości. Po prostu Judasz no, po ludzku przekalkulował, że bardziej będzie mu się opłacało, prawda? Uwierzyć w jakiegoś swojego Jezusa, i być może ten Jezus, który go spotkał i z którym chodził przez trzy lata, to nie jest ten prawdziwy Jezus. Zupełnie, to jest moja wersja, dlaczego Judasz to zrobił. Wiemy, że Judasz po prostu no, był przywiązany do rzeczy materialnych. No właśnie, Judasz i drugi z apostołów, który też był na ostatniej wieczerzy, święty Jan, który mówi o sobie, że jest umiłowanym uczniem Jezusa, że był umiłowanym uczniem Jezusa. Święty Jan bardzo często tak o sobie mówi. Ktoś powie, no cóż za zarozumialec, człowiek pozbawiony pokory. Nie. Przyznawanie się do tego, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, to nie jest brak pokory, to jest właśnie pokora, bo to jest stwierdzenie, że faktycznie potrzebuje Boga. I święty Jan zupełnie inna postawa, ponieważ on jako jedyny nie zaparł się Chrystusa. Poszedł za nim pod krzyż, chociaż prawdopodobnie tego nie rozumiał. Zobaczcie, że święty Jan idzie drogą krzyżową za Jezusem, ale idzie za Maryą. Nie idzie bezpośrednio za Jezusem, idzie za Maryją. Czyli to Maryja, pod byśmy takiej symboliki użyli. Pod swym niepokalanym płaszczem, czy też może inaczej, pod płaszczem swego niepokalanego serca. Ochrania świętego Jana przed tym, czego on nie rozumie, i również przed ciemnością, której uległ Judasz. Święty Jan. Dlaczego postąpił zupełnie inaczej niż Judasz? Oszust, ten, który wydał Jezusa. Który po prostu traktował Jezusa, znaczy no, ważniejsze były rzeczy materialne. Tak jak dziś być może są też tacy ludzie, którzy opowiadają jakieś dziwne treści, jakieś pseudo-objawienia, jakieś zupełnie nie mające uzasadnienia w dowodach treści związane z tajemnicami fatimskimi. Dlaczego ci ludzie to robią? Tego nie wiemy. Wiemy, dlaczego Judasz wydał Jezusa. Wydał, to, wydał go mistrza z Nazaretu, zobaczy, Judasz widział wszystkie cuda Jezusa. Wydał go za Mamonę, po prostu dla pieniędzy. Dzisiaj być może wydałby Judasz Jezusa dla popularności w internecie, żeby jego materiały miały większą oglądalność, nie wiem. Święty Jan nie wydał nie dość, że nie wydał Jezusa nie zaparł się go, nie zdradził go to jeszcze poszedł za nim pod krzyż i był pod tym krzyżem. I to tylko on, jedyny z apostołów, słyszy słowa testamentu z krzyża. Chrystusa, który wskazując na Maryję, mówi do Jana: Oto matka twoja, a mówiąc do Maryi, wskazuje na Jana: Oto syn twój. Święty Jan w czasie ostatniej wieczerzy. Gdzie się znajduje święty Jan w czasie ostatniej wieczerzy? Bo myślę, że tu powinniśmy szukać tej różnicy, ogromnej różnicy duchowej, jaka jest między święty, świętym Janem a Judaszem. Zobaczcie, że święty Jan opisując ostatnią wieczerzę mówi, że spoczywał na piersi Jezusa. Ktoś powie, no tak napisał. Nie, to ma sens duchowy. Cała Ewangelia według świętego Jana jest głęboko teologiczna, jest tam mnóstwo symboliki. Jest niezwykle głęboka, co nie oznacza, że pozostałe Ewangelie, te trzy, czyli synoptyczne Marka, Mateusza i Łukasza, synoptyczne, czyli synopsis, do siebie podobne, no bo rzeczywiście są do siebie podobne. Mateusz i Łukasz znali Ewangelię Marka i się trochę na niej wzorowali. Natomiast święty Jan mówi o sobie, że spoczywał w czasie ostatniej wieczerzy na piersi Jezusa, czyli wsłuchiwał się w bicie serca, najświętszego serca Chrystusa, wsłuchiwał się w głos Boży. I my dziś, jeżeli chcemy być ocaleni przed oszustwami, tego się nie da naprostować, słuchajcie, tyle jest tych oszustw, pseudoobjawień opowiadających o tym, co się nie wydarzyło. Różnego rodzaju opowiad opowiadaczy internetowych, takich nazywam, którzy mają swoje kanały, kanaliki i tak dalej w internecie, którzy po prostu głoszą rzeczy nieprawdziwe, tak jak już powiedziałem wcześniej, no, na przykład związane z Fatimą, nie podając żadnych źródeł, żadnych dowodów. Nie ma nic tam z obiektywnej prawdy. A nawet jeżeli podają jakieś dowody, to są to, uwaga, interpretacje. Tych, którzy po swojemu interpretują, i gdybyśmy sięg sięgnęli do książek, do, do, do których się owi powołują, to byśmy zobaczyli, że ci interpretują Fatimę po swojemu i nie podają w książkach żadnych dowodów. Jak uniknąć oszustwa? Jak nie być Judaszem? Jak być wiernym Jezusowi, nawet wtedy, kiedy jest ciemno, kiedy jest mrok duchowy, kiedy to, co się wokół nas dzieje, jest dla nas niezrozumiałe? Wsłuchiwać się w bicie serca Chrystusa tak jak święty Jan spoczywał w czasie ostatniej wieczerzy na sercu Chrystusa, na piersi Chrystusa, wsłuchując się właśnie w bicie jego serca. Czyli to jest bardzo prosta odpowiedź. Jeżeli coś dla nas się wydaje w internecie podejrzane, sięgnijmy do Pisma Świętego. Pierwsze kryterium, drugie kryterium. Sięgnijmy do Katechizmu Kościoła Katolickiego i Pismo Święte i Katechizm Kościoła Katolickiego są w internecie. W katechizmie tym internetowym można wyszukać sobie frazę na przykład fałszywi prorocy, i tak dalej, i katechizm nam wyjaśni, jakie są kryteria, że dane proroctwo, dany nauczyciel jest prawdziwy, czy też fałszywy. Trzecia sprawa: skoro się mamy wsłuchiwać w głos Boży, w głos Chrystusa, który dziś działa w Kościele, działa w Kościele Duch Święty i mamy słuchać, bo Święty Jan słuchał głosu Chrystusa, mamy słuchać głosu Chrystusa działającego dzisiaj przez Kościół, to jest, to są nasi kapłani. Naj... Powiem tak, najprostszy, najzwyklejszy, przepraszam, że tak mówię, najprostszy, najzwyklejszy kapłan jest dla nas większym autorytetem niż ten, kto tutaj w internecie opowiada, łącznie ze mną. Z prostego powodu, kapłan skończył teologię, ja też skończyłem teologię, ale kapłani skończyli teologię i są jednak no, zweryfikowani prawda, przez Kościół, wyświęceni na kapłanów. Są różnego rodzaju Sytuacje, kiedy zdarzają się też wśród kapłanów ludzie, którzy nimi nie powinni być, ja to wiemy. No, tak jak jeden z dwunastu był zdrajcą, czyli jedna dwunasta chrześcijan, rozumiem, że też w jakiś sposób może należeć do grona zdrajców. Nie dajmy się nabrać oszustom. Bardzo łatwo jest zweryfikować, czy dane treści w internecie najprzeróżniej zatytułowane najczęściej sensacyjno-apokaliptycznie są prawdziwe, czy też nie. Sięgamy do Pisma Świętego, sięgamy do katechizmu i powołujemy się również na księży, to znaczy powołujemy się na księży. Idziemy na rozmowę do księdza proboszcza, do swojego księdza znajomego. Nie wiem, w czasie spowiedzi możemy spytać księża. Mam takie krótkie pytanie, kiedy mógłbym do księdza przyjść, mogłabym do księdza przyjść, bo chcę spytać o to i o to. Ksiądz na przykład, kiedy nie będzie znał odpowiedzi, to on nas odeśle do literatury. Do literatury, która jest sprawdzona, bo uwierzcie mi, że kapłani są autorytetami. To nie jest tak, że kościół jest zniszczony od wewnątrz, zdemolowany, zdemoralizowany. Nieprawda. W każdej epoce, łącznie ze starożytnością, gdzie pojawiały się pierwsze sekty gnostyckie, które układały swoje Ewangelie, tzw. zwana Ewangelia Judasza, tak zwana Ewangelia Piotra, tak zwana Ewangelia Tomasza. To były pseudoewangelie, to były pisma apokryficzne, czyli napisane przez wspólnotę ludzi, którzy chcieli coś dopisać do dzieciństwa, na przykład Jezusa, no bo nie mamy za dużo z dzieciństwa Jezusa w Ewangeliach zatwierdzonych przez Kościół, czyli tych czterech Marka, Mateusza, Łukasza, Jana zatwierdzone i nie mamy tego tam, jeżeli chodzi o dzieciństwo, tak dużo. W związku z tym od starożytności pojawiali się w gronie kościoła, można by powiedzieć w centrum kościoła, w środku kościoła, ludzie, którzy. Nie wiemy, jakie mieli zamiary, natomiast no, posługiwali się pewnymi półprawdami, manipulacjami. Czasami gorsza jest półprawda niż kłamstwo. Szatan jest ojcem nie tylko kłamstwa, ale też i półprawdy. Nie mówiąc już o tym, że diabeł jest kłamcą i jako oszust jest tym, który chce zniszczyć kościół od wewnątrz, dzieląc nas. Przeciwstawiając nas na przykład biskupom. Dzieląc biskupów wewnętrznie, żeby się, no żeby nie byli w jedności. Szatanowi zależy na tym, żebyśmy się odwrócili plecami do kościoła, na przykład odwracając się plecami do biskupa, do papieża. Tu nie o to chodzi, że biskup, papież to są ludzie święci. Absolutnie takimi nie są. Natomiast no jednak jest to autorytet. Jednak biskup, każdy biskup jest no, współczesnym apostołem, ponieważ pierwszymi biskupami byli apostołowie. Judasz też był przecież pierwszym biskupem kim był pierwszy papież, święty Piotr, Sza Szaweł, późniejszy Paweł, który mordował chrześcijan? Piotr, pierwszy papież, wyparł się Jezusa, ale później żałował. Warto czasami, albo nawet częściej niż czasami, sięgać bardziej i częściej do pisma świętego, świętego i katechizmu, niż do naprawdę bardzo sensacyjnych i czasami aż niesłychanie. Naiwnie brzmiących materiałów internetowych, których dziś jest tak dużo, że nie da się tego wszystkiego naprostować. Jest to niemożliwe, dlatego to jest ten czas, w którym żyjemy, że mamy dostęp do internetu. Pan Bóg mówi: Sprawdzam waszą wiarę, sprawdzam wasze zaufanie Kościołowi. Jeszcze chciałem wam przeczytać fragment z książki Cały Jesteś Błogosławiony: Dzieje Przyjaźni Ojca Dolindo Urłotolo i, i świętego Ojca. Pio, jest to książka, która została jakiś czas temu wydana pod patronatem naszego, waszego kanału, ale być może kiedy indziej się do tej książki odwołam, yy, dwóch świętych kapłanów. Obu charakteryzowało posłuszeństwo, ale też całkowite zaufanie nie tylko Chrystusowi, bo ktoś powie, no ufali Chrystusowi, czyli konkretnie praktyce jak? Czyli ufali Kościołowi, nawet kiedy Kościół wypowiadał się przeciwko nim, byli w stanie zamilknąć, kiedy Kościół mu dawał im, że tak powiem, nakaz, aby publicznie nie nauczali. Święty Ojciec Pio, Ojciec Dolindo Ruotolo, zebrani razem w jednej książeczce, cały jesteś błogosławiony, to są słowa, jakie Święty Ojciec Pio wypowiedział do Ojca Dolindo Ruotolo. Bądźmy wierni Kościołowi. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie.